www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come. Studio Dziki Zachód. I 26 minut po godzinie 17 w Polsce. My wracamy do rozmowy z panem Wojciechem Cejrowskim. Witam ponownie. Dzień dobry. No to teraz porozmawiamy chwilę na temat Afganistanu, ale może zacznę od przemówienia Joe Bidena. Zgaduję, że pan je słuchał, dotyczącego właśnie wycofania wojsk, kontyngentu wojsk amerykańskich z Afganistanu. Czy ono się panu podobało? Jakie pan odebrał? W ogóle jest bez znaczenia. Słuchanie przemówień Bidena nie ma sensu, bo to jest pusty garnitur. Tam w środku nic nie ma. I teraz wychodzi w kolejnych sondażach, kiedy się sprawdza, głosował na Bidena, wychodzi na to, że nikt nie głosował na Bidena. Wszyscy głosowali przeciwko Trumpowi albo za Trumpem. Na tego typu polaryzacja i nawet demokraci się przyznają już otwartym tekstem, ci, których Biden kompromituje, że ja go nie wybierałem. No jak nie wybierałeś? No ja głosowałem przeciwko Trumpowi, a opcja była tylko taka, że na Bidena, więc to nie wybierałem go, wcale nie chciałem, żeby on był, ale co miałem robić, jak nie było innego kandydata? Nie ma w związku z tym sensu słuchać pustego garnituru. W dodatku gościa z ciężką demencją, to znowu nawet demokraci przyznają, że rzeczywiście coś z tym trzeba zrobić. Nie ma sensu słuchanie dziadka, który z fiszek czyta i niedokładnie kojarzy, co czyta. Nie odpowiada na pytanie dziennikarzy, tylko ucieka z konferencji prasowej, w zasadzie każdej. Albo ucieka w inny temat. Wszyscy chcą o Kabulu, a on nagle o COVID-zie. A jak mu zadają pytania o Kabul, to się dowiadują od sekretarki, która przerywa, że o Kabulu będzie osobna konferencja. No albo ucieka na urlop. I też ucieka to nie jest dobre słowo, bo to jest jakaś aktywność samodzielna, gdy człowiek ucieka. Natomiast jego wywieziono na urlop, czy wysłano na urlop. Powiedzieli mu, czy musimy schować Bidena, bo nie wiemy, co z tym jajem gorącym. Więc moim zdaniem nie ma sensu słuchanie jego przemówień, natomiast no, one są słuchane przez na przykład sojuszników NATO, których Biden, czy decyzje Bidena, ktokolwiek tam za tym pustym garniturem stoi, umoczyły, tych sojuszników umoczyły jego decyzje pochopne. I oni rzeczywiście słuchali przemówień Bidena i w parlamencie brytyjskim była ostra riposta, że jak on tak może, że nas obraża, obraża to, co robiliśmy z naszych bohaterów w Afganistanie, którzy zginęli, że to jest niedopuszczalne. Spięcia wewnątrz NATO, no to Chińczyk z Putinem się cieszy, straszliwe, że skruszono najmocniejsze sojusze Zachodu. Bo jeżeli Brytyjczycy są oburzeni przemówieniem Bidena, i to wszyscy od lewa do prawa, ja już nie muszę nawet słuchać tego przemówienia. Jeżeli Brytyjczycy są oburzeni przemówieniem Bidena i demokraci są zawstydzeni przemówieniem Bidena i chowają go, żeby już więcej nie przemawiał, wysyłają na urlop, z rzecznikiem prasowym pojechał się schować. Nie ma sensu moim zdaniem analiza tego przemówienia inna, jak tylko to, że ono doprowadza do coraz większego upadku Sojuszu Atlantyckiego i upadku wiary w Amerykę. No nie dobrze, wiem, to już chce, może to zostawmy przemówienie analizować, ale... Nie, zapytałam o to przemówienie, bo ono poza po prostu tym przemówieniem. Tak, oczywiście, sens jest poza nim. Ja o nie zapytałam tylko dlatego, że Joe Biden faktycznie jeszcze za czasów Baracka Obamy zajmował się polityką bliskowschodnią i to było takie, moim zdaniem, takie pierwsze z jego przemówień, z którego wybrzmiały jakieś konkrety. To ja miałam takie odczucie, ale nie każdy oczywiście musi takie mieć. A jakie natomiast konkrety pani zauważyła? Niech pani powie, jakie konkrety pani zauważyła. Pani to ogląda.
Tak, tak, dokładnie. No między innymi to, że powiedział na twardo i wytłumaczył, że nasi chłopcy nie będą umierali za kraj, który, no bo to jest jednak 20 lat misji, wiele także ofiar po stronie amerykańskich żołnierzy, także wiele skrzywdzonych rodzin. No i faktycznie, jak obserwujemy przez ostatnie tygodnie sytuację w Afganistanie i to, że armia afgańska to ponad 300 tysięcy żołnierzy, ogromne nakłady finansowe i to szybkie wycofanie się tego wojska i tak naprawdę brak chęci obrony konkretnej. No trzeba tutaj dodać, że jest kilka takich dystryktów, które do tej pory gdzieś się starają bronić, no ale generalnie po prostu oddali talibom swoją przestrzeń, swoje wszystkie zasoby bez żadnej walki. No i wydawało mi się, że w tym przemówieniu akurat to wybrzmiało. Ja bardzo na to, nie ukrywam, czekałam, bo i gdzieś to było pierwsze ale takie. Ale co wybrzmiało w tym przemówieniu? No właśnie to, że amerykańskie wojsko nie musi już więcej umierać za kraj, który może sam nie chce do takiej wolności, do takiej demokracji dojść, która próbowała być narzucona no to, przez 20 dobra, lat. To zajmijmy się tym, bo to są słowa Trumpa, to są słowa wielu przeciwników wojny w Afganistanie, albo zwolenników, kiedy ona wybuchła, bo Ameryka tam pojechała po tym, jak dwie wieże plus Pentagon zostały zaatakowane przez organizację, która miała umocowanie w Afganistanie. To tam był początek tej wojny, był taki. Nie chcemy toczyć wojen na naszym terenie. To jest doktryna amerykańska od wielu, wielu lat. W momencie, kiedy w Nowym Jorku rozwalono dwie wieże i uderzono samolotem w Pentagon, to Amerykanie powiedzieli, wynosimy tę wojnę do źródła i najechali Afganistan. To był początek tej wojny i wtedy w zasadzie wszyscy się zgadzali, że tak trzeba zrobić. Trzeba ich rozwalić na miejscu. Natomiast, że trzeba się wycofać, to też wszyscy od dosyć dawna mówili, ale sztuczka polega na tym, jak się wycofać. Trump był orędownikiem od 20 lat zakończenia wojen zagranicznych. Chodzi o Ameryka powinna robić mocne uderzenia punktowe tam, gdzie trzeba, czyli Sulimani tam rozwalony został, zrzucamy bombę na talibów, największą jaką mamy, żeby pokazać swoją siłę, ale nie prowadzimy wojen zagranicznych, tylko uderzenia zagraniczne prowadzimy. To doktryna Trumpa była. I Trump przygotowywał wycofanie wojsk dokładnie odwrotne niż Biden. Błąd Bidena w skrócie polega na tym, z tym wycofaniem wojska, bo samo wycofanie wojska jest okej. Okay. Trzeba było się wycofać. Ale zostawił tylko tam sprzęt, jak to trzeba zrobić? Było wszystko zrobić na odwrót. Najpierw zabrać sprzęt. Trzeba było zrobić wszystko na uwaga. Jedynym dużym lotniskiem w Afganistanie lotnisko w Kabulu jest małe. I Amerykanie na rozkaz Bidena wycofywali się w takiej kolejności. Najpierw ewakuowano lotnisko Bagram. Potem większość wojska, a na końcu cywili teraz próbują ewakuować, a mają ich tam między 10 a 15 tysięcy cywili amerykańskich, których mają ewakuować. No to należało robić dokładnie odwrotnie. Duże lotnisko trzymamy do ostatniej chwili. Najpierw wywozimy cywili, wojsko to organizuje i osłania. Potem stopniowo wywozimy wojskowych i sprzęt wojskowy zabieramy, żeby nie został dla wroga. A na samym końcu mała grupa ucieka z lotniska, którego to lotniska broniła do ostatniej chwili i wtedy to lotnisko też zostałoby w rękach armii, o której pani wspomniała, bo armia afgańska 3 tysiące ludzi, a Taliban ma 75 tysięcy ludzi wojujących. No właśnie, teraz ale czy nie wydaje się panu, tysięcy, że może... 300 tysięcy uzbrojonych Afgańczyków i szkolonych przez Amerykanów od dawien dawna, oni by sobie prawdopodobnie poradzili z ochroną lotniska w Bagramie sami. Natomiast czemu oni uciekają? Uciekli i uciekają. Bo zostali porzuceni przez Amerykę. Ameryka se wyjechała przez lotnisko, porzuciła nawet własnych obywateli za plecami na rozkaz Bidena. Amerykanie i sprzęt porzucili dla tych talibów. No to co by pani zrobiła, będąc w tysięcznej armii, gdyby nagle masa sprzętu za miliardy dolarów nowoczesnego została porzucona do przejęcia przez Taliban i porzucili nawet własnych obywateli, porzucili nas, morale armii natychmiast spadło, to nie była jakaś strasznie mocna armia, ona była liczebna. Niepiśmiennych było tylu z grubsza, co w społeczeństwie afgańskim. No oni byli niepiśmienni, trzeba im było pokazywać,
służyć broń, nie mogli sobie przeczytać instrukcji ani zrozumieć napisów na karabinie, że tu jest safe, a tu jest coś, tam im rysowano jakieś znaczki. Więc na armia. Ale miała morale takie, stoi za nami potęga Ameryki. W momencie, kiedy potęga wsiadła w samolot i wyjechała, porzucając karabiny i inny sprzęt cenniejszy niż same karabiny i amunicja, no to ta armia poszła w rozsypkę z powodu Bidena. Żeby porównać ja bym te dwa jeszcze lotniska, dodała, że tutaj proszę. Może jeszcze bym tylko jedną rzecz wtrąciła, że to jednak nie jest wszystko takie czarno-białe, bo też trzeba spojrzeć na pewną specyfikę. Afganistan to nie jest taki kraj, który był gotowy na demokrację i mi się wydaje, że mogła w dużej mierze też talibów mogła po prostu wspierać taka ludność lokalna. To też było tak, że bo bardzo często obserwowalnie, ja teraz nie wymienię konkretnych miejscowości, bo ich nie pamiętam, ale były takie sytuacje, że tam, gdzie stacjonował kontyngent amerykański, była chwila spokoju, talibowie nie przychodzili. Później on wychodził i ci talibowie otrzymywali też po prostu wsparcie od ludności cywilnej, bo ona a, była w dużej mierze zastraszona, ale też b, nie jest to taki kraj bardzo jednolity i taki, który w całości chciał iść do demokracji. O tym też powinniśmy pamiętać. W ogóle tam się demokracja się nie nadaje do takich kultur. W każdym razie nie na zasadzie skoku z dnia na dzień 600 lat do przodu. Ta kultura, którą Taliban reprezentuje, to jest 600 lat temu się tak zachowywały społeczeństwa. Ten rodzaj przemocy, obcinanie głowy, podrzynanie gardeł, palenie ludzi, kamienowanie ludzi bez wyroku żadnego, tylko po prostu decyzją w ataku. To jest kultura sprzed 600 lat. I teraz implementacja, zaprowadzenie demokracji odbywało się krokowo w naszej kulturze przez te 600 lat do dzisiaj. Mieczem król obcinał głowę, czy jakiś feuda decyzją jednoosobową. To było dawno, dawno temu w Europie również. Podrzynanie gardeł w Europie też było. W czasach rycerskich się podrzynało gardła, wieszało się ludzi i stopniowo przez 600 lat doszliśmy do tego, co mamy dzisiaj. A w Afganistanie chcieliśmy my jako kultura zachodnia wprowadzić standard nowoczesny tak właśnie od ręki, w czasie jednego pokolenia. Bo przepędziliśmy Taliban z Kabulu i teraz wam zaprowadzimy demokrację. Wiadomo, że to miało szanse, zerowe szanse powodzenia. Natomiast nie zgodzę się z jednym, co pani powiedziała na początku, że sytuacja nie jest czarno-biała. Otóż w Afganistanie jest czarno-biała. Taliban to są czarne diabły, a strona przeciwna to nie są czarne diabły. I nie ma szarej strefy. Nie dopuszcza szarej strefy Taliban. Wczoraj oglądałem film z egzekucji, nakręcony komórką przez szeregowego Taliba i puszczony do sieci. Takich filmów jest więcej. Obejrzałem nawet nie połowę tego filmu, bo nie byłem w stanie patrzeć dalej. Facet miał związane nogi i ręce i leżał, tak jak koza. Dookoła Talibany stały, dookoła niego. Jeden podszedł, wziął go za włosy i mu spokojnym ruchem poderżnął gardło. Tak jak podrzynają gardła kozom, które chcą zjeść. Do kamery to zrobił. To sytuacja czarno-biała. Słuchałem wczoraj dziennikarki amerykańskiej o brytyjskim akcencie, która spędziła jakiś czas w Afganistanie, ubrana w burkę. I ona opowiada od środka burki, jak się czuje kobieta. Czyli ten taki wór założony na kobietę, gdzie ona ma taką szparkę na oczy przykrytą moskitierą, żeby nie było nawet oczu jej widać. Ona mówi, że te wszystkie burki są zrobione na jeden rozmiar i mają być za ciasne, mają uwierać w głowę. O co chodzi? To jej wytłumaczyły inne kobiety w burkach. Chodzi o to, burkę się zakłada nie w domu, tylko jak się wychodzi na zewnątrz domostwa swojego. Chodzi o to, żeby wychodzenie było niekomfortowe. Ta burka nie dość, że cała jest z plastiku, poliestrowe kupują, w Chinach chyba materiał kupują, więc ona się klei, ona tam się człowiek dusi w środku i dodatkowo jeszcze obręcz na głowie, wszystko jest za ciasne, ma uwierać, żebyś chciała szybko wrócić do domu i zdjąć to z siebie. No i teraz chodzą od domu do domu talibowie. To jest moim zdaniem jasna sytuacja, czarne albo białe. Chodzą od domu do domu i czyszczą, szukają wroga i podrzynają gardła. Z czymś takim mamy do czynienia, z takim barbarzyństwem.
Żeby było tak, żeby było jasne, ja tutaj absolutnie nie uważam, że to, co robią teraz talibowie, to są okropne zbrodnie wojenne. Uważam też, że jak wspomniał pan na początku o tym filmie, który dostał się do sieci, takich filmów już teraz jest mnóstwo i właśnie niestety te media społecznościowe to jest kolejny taki element, który pomaga w tej propagandzie strachu i tego pojawia się coraz więcej. Także tutaj absolutnie się zgadzam. Ja tylko mówiłam o tym, że wśród tej ludności cywilnej, tam jest bodajże ponad 80% to są sunnici, mieszkańcy Afganistanu i ponoć były takie przypadki, nawet udokumentowane, że jakaś pomoc do tych talibów docierała, także z osób, które tam mieszkały, ale absolutnie zgadzam się z tym, że to są zbrodnie wojenne i jest to straszne i pewnie oni są jeszcze gorsi niż przed 20 latami, bo tutaj doszła kwestia upokorzenia, chowania się, ukrywania, mieszkania w górach i no i pewnie jeszcze w dobie internetu i tego, że te pokolenia młodych talibów są być może jeszcze bardziej agresywne i jeszcze gorsze od tego, z czym musiał się Afganistan mierzyć 20 lat temu. Ja tam się nie oburzam na to, że w sieci można zobaczyć takie filmy i że to propaganda strachu. Chcemy się ich bać. Jak przestaniemy się ich bać, to za chwilę dostaną bilet do ONZ-u i będą jednym z normalnych krajów. My powinniśmy się ich bać, powinniśmy się brzydzić tego, co robią, a żeby to było możliwe, to cieszę się, że w sieci wciąż krążą takie filmy. Natomiast a propos sieci, konto na Twitterze ma Taliban, natomiast Donald Trump nie ma konta na Twitterze. To jest afera w Ameryce, że wciąż talibany mają konto na Twitterze. O armii mówiliśmy przez chwilę, o tych 300 tysiącach, które utraciły morale i uciekły. Dla mnie nową informacją było to, że oni, kiedy z Amerykanami walczyli przeciwko talibom, nigdy nie strzelali do innych muzułmanów. Taki imperatyw mieli w sobie muzułmański, że nie zabijają wyznawców tej samej religii. I to była słabość tej armii, bo w momencie, kiedy Taliban atakuje i oni strzelają do nas, a my się powstrzymujemy od strzelania do nich. Nie chcemy zabić taliba. Ta 300-tysięczna armia miała taki imperatyw, że nie chcieli zabić taliba. Unikali tej... Czasami im się zdarzało zabić. No, rzucili granat, rozwalił kogoś albo podłożyli bombę. Natomiast świadomie nigdy tego nie robili, że zastrzelę gościa, który na mnie leci. No to pod tym względem słaba armia do walki z talibami. I jeszcze ciekawostka, nie znalazłem tego nigdzie w polskich mediach. Otóż był taki epizod za czasów Baracka Obamy i obecnego Bidena, kiedy Biden był wiceprezydentem i bardzo klaskał tej decyzji. Otóż Barack Obama chciał opróżnić więzienie w Guantanamo. Więzienie w Guantanamo, tam trzymamy terrorystów, których nie da się podstawić przed żadnym z cywilizowanych sądów. No bo oni tak, nie są obywatelem żadnego kraju, nie dokonali przestępstw na terenie Stanów Zjednoczonych, nie wiadomo co z nimi robić. W związku z tym ich zapuszkowano, dostali wyroki dożywocia, będziecie siedzieć w tym więzieniu bez wyroku do końca waszego życia, bo dla bezpieczeństwa świata tak jest lepiej. I otóż Obama wypuścił 5 albo 6 bardzo groźnych terrorystów, których było trudno złapać. Ich było trudno złapać żywcem i trudno ich było w ogóle znaleźć. Jeden z nich, z tych wypuszczonych przez Obamę, który przesiedział w Guantanamo długo, w tej chwili jest przywódcą Talibanu w Afganistanie i uśmiecha się ze zdjęć na portalach społecznościowych. Można zobaczyć jego zdjęcia z Guantanamo, można zobaczyć jego zdjęcia wcześniejsze, zanim trafił do więzienia w Guantanamo. Dziękujemy Barackowi Obamie, że wypuścił zbrodniarza, który w tej chwili zajmuje się podrzynaniem gardeł w Afganistanie. Tego na pewno jeszcze nie było w polskich mediach. Panie Wojtku, tak proponuję teraz, bo jeszcze może jakiś trzeci temat, który będzie trochę lżejszy, albo tak mamy poniedziałek i żeby podnieść słuchaczy Radio Wnet na duchu i może pan coś zaproponuje, a jak nie, to zaproponuję. To ja zaproponuję najpierw pani piosenkę o facecie, który przychodzi na jedną nockę na razie, ale on postuluje, że on by nie chciał na jedną nockę, tylko chciałby się ożenić z tą babeczką. Natomiast ona jakoś tak krzywo patrzy na tę koncepcję. A potem się zastanowimy, co dalej. To słuchamy. Studio Dziki Zachód.
Na wstępie chciałbym zachęcić słuchaczy naszych, panią i w ogóle wszystkich ludzi do podejrzliwego czytania wiadomości, podejrzliwego słuchania wszystkiego, co się, nawet w Radiu Wnet, jak się słucha czegoś, to podejrzliwie bym podchodził do wszystkiego. Ja tak właśnie podchodzę i człowiek, jak czyta ze zrozumieniem i podejrzliwością, to dochodzi często do prawdy, pomimo że oni chcieli tę prawdę ukryć przed nami. Podam państwu informację z polskich mediów z jednego dnia wyjętą. 198 osób zakażonych, 4 zmarły. No to moje pytanie natychmiast, i to 4 zmarły i w 30-milionowym ponad narodzie 198 zakażonych, to jest powód do tego wszystkiego, co nam robią? Taka statystyka, bo myśmy się już przyzwyczaili, że na początku wiadomości podają 198 zakażonych i 4 zmarły, ale takim tonem podadzą, jakby to było nie wiem co. A ile zmarło na raka tego dnia? Więcej niż 4. I to powód tego wszystkiego, co nam robią. Z tego całego zamieszania to jest 198 zakażonych i 4 zmarło. I tego samego dnia podali jeszcze taką informację, proszę czytać ze zrozumieniem i z kalkulatorem w ręku, że 91% zmarłych dziś to niezaszczepieni. No, jak ta informacja jest podana bez liczby, od której była liczona, to jest przerażająca. 91% zmarłych dzisiaj to niezaszczepieni. Ale jednocześnie w innych wiadomościach powiedzieli, że zmarło 4. To sobie policzyłem. 91% z 4 osób to 3,64 osoby. Czyli mniej niż pół osoby zaszczepionej zmarło i 3,5 osób niezaszczepionych zmarło w tym dniu, kiedy podano te dwie informacje. Więc, czyli warto weryfikować wszystko to, co czytamy, tak jest? No podejrzliwie trzeba podchodzić do tego. Kłamczuchy dokładnie to są. Tak. No. A teraz Nord Stream 2 chciała pani omówić. Tak. Kilka słów. Nie wiem, czy śledził pan wizytę kanclerz Niemiec. Najpierw jej rozmowę z prezydentem Putinem, a następnie z Wołodymirem Zełenskim i tamtejszą konferencję prasową po niej. Nie śledziłem konferencji prasowej, gdyż nie lubię po niemiecku słuchać. Psuje mi się od tego wszystko. Kurczy mi się ząb i tak dalej. Natomiast no to jest ogromna porażka NATO znowu. NATO się trzeba uznać, że ten sojusz się rozpadł, bo NATO jako sojusz obronny przeciwko Rosji jest wciąż jeszcze na papierach przeciwne. Nord Stream ma żadnej siły. NATO na własnym terenie nie ma żadnej siły, żeby powstrzymać groźną militarnie inicjatywę gospodarczą. Czemu to jest inicjatywa gospodarcza powiązana z militariami? Otóż zapasy gazu w Europie są niskie. W Polsce się chwalimy, że u nas są najwyższe zapasy gazu. To nadal nie odpowiada na pytanie, czy są wystarczające, jak... Bo to, że są najwyższe, może oznaczać, że mamy na dnie baku 2 litry, natomiast wszyscy inni mają dużo mniej. Trzeba podejrzliwie podchodzić. Ja od razu na konferencji prasowej ministra, który się chwali, że mamy największe w Europie zapasy gazu, na wszelki wypadek, bym od razu zapytał, ale ile? Na ile dni to starczy gazu? Jaki to jest zapas? No, na 12 godzin starczy. No to od razu ocenimy inaczej naszą... i tę zagraniczną. Ale ogólnie w Europie zapasy gazu są znikome i Putin gra w tym kierunku, że jak dokończymy Nord Stream 2, to se uzupełnicie, bo będzie szlak przewozowy, nie trzeba będzie się oglądać na wojnę na Ukrainie. Przecież jemu też o to chodzi. W tej chwili Unia Europejska jeszcze trochę protestuje o wojnie na Ukrainie. Bo ta wojna wpływa jakoś na transport gazu do Unii Europejskiej i ropy. No ale jak będzie Nord Stream 2, to już Unia Europejska powie, dobra Putin, rób sobie na Ukrainie co chcesz, zrób kolejną socjalistyczną republikę Ukrainy i tam nie będziemy już ci się wtrącać, bo po co? NATO, to prawda, i dało się w związku z brakiem gazu, zapasów gazu, NATO powinno być przerażone, bo armia też jakoś korzysta, zajmuje się, sojusz obronny jest bardziej obronny, jak mamy paliwa, niż jak nie mamy paliw. Więc to jest w interesie NATO, żeby nie powstał Nord Stream 2 i żebyśmy się nie uzależnili od wroga z dostawami energii.
No właśnie, ja panu może tak w odrobinie i telegraficznie w skrócie przedstawię to, co na tej konferencji padło, bo ona była taka trochę, z jednej strony nawet bym powiedziała, że upokarzająca dla Wołodymyra Zełenskiego i te jego wypowiedzi po konferencji też o tym świadczyły. Angela Merkel między innymi powiedziała, że Niemcy i USA są jednomyślne w sprawie tego, że Rosja nie może używać gazu jako broni, no ale wiadomo, że już używa i będzie używać dalej. Powiedziała też jedną bardzo ciekawą rzecz, że dopóki jestem kanclerzem RFN, Ukrainie żadna nowa agresja ze strony Rosji nie grozi. Tylko zapomniała, że już za miesiąc idzie na emeryturę i to też było takie znamienne. I tak naprawdę ta wizyta, w ten sposób można ją trochę podsumować i po wypowiedziach Wołodymyra Zełenskiego dało się odczuć, że on też to zrozumiał. No ale dlatego ta konferencja nie miała żadnego znaczenia. Bo tam same, to co pani powiedziała, to są same banialuki. To jest tak, żeby przyjazny nam dziennikarz napisał, że no, Ameryka i Niemcy ustami Angeli Merkel się nie zgadzają na to, żeby Rosja i tak dalej. Ale nic praktycznego nie wynika z tych słów. Dlatego ich nie warto słuchać. Nic praktycznego też nie wynika ze słów polityka, który za miesiąc odchodzi. Bo jego następca będzie decydował o tym, co dalej. Chyba żeby Angela Merkel namaściła już swojego następcę, a o tym nie wiemy, wówczas jej ostatnie słowa na urzędzie mają znaczenie, bo ten następca stoi obok, kiwa głową i mówi, będę kontynuował tę robotę w takim samym kształcie. No to z czymś takim mamy do czynienia, gdy Ronald Reagan kończy drugą kadencję i wiadomo prawie na 100%, że prezydentem kolejnym będzie jego wice, czyli pierwszy Bush. To wtedy słowa na miesiąc przed odejściem z urzędu mają znaczenie. Obecnie słowa Angeli Merkel żadne nie mają znaczenia, bo ona już tylko miesiąc będzie urzędować, czyli nic nie zrobi, a cokolwiek zrobi, to można przeciągnąć i podważyć. I za miesiąc pogadamy. Niepokoi nas oczywiście sytuacja, ofensywa Rosji na świat zachodu. Sprawdzili, że Biden jest słaby, że Ameryka im nic nie zrobi. NATO mają pod butem swoim i w związku z tym spodziewajmy się ofensywy rosyjskiej. I widzimy też ofensywę chińską na całym świecie. To jest przerażające, a nie niepokojące. Bo Rosja, pomimo tego, jakim okropnym krajem jest, jakich okropnych rzeczy się dopuszcza wciąż jeszcze. Dopuszczała się w czasie II wojny. W latach 50. dopuszcza się do dzisiaj okropnych rzeczy. I mają też obozy. Pamiętajmy, że Rosjanie wciąż mają gułagi na swoim terenie. I do obozu pracy można trafić. Ładnie się nazywa obóz pracy. No taki sam jak Oświęcimy inne, tylko że nie obóz śmierci, bo zależy nam bardziej na pracy niż na śmierci. Hitlerowi bardziej zależało na wyniszczeniu pewnych ras i religii. No więc Rosja jest krajem okropnym, ale jakoś ma korzeń i tradycje chrześcijańskie. No i ma przytula do Europy, wzorowała się na podobną sztukę mamy literaturę podobną. W Chinach już tego nie ma. Nie ma żadnych podobieństw między światem Zachodu a Chinami. Rosją, światem Zachodu, podobieństwa są. Między światem Zachodu, naszą cywilizacją a Chinami nie ma podobieństw żadnych. No a to się stało w Afganistanie po upadku Stanów Zjednoczonych jako lidera. Połknął. Trump się wycofywał z Afganistanu, to w planach Trumpa przesunięcie wojsk afgańskich po roztropnym wycofaniu się, czyli dobre do samego końca i zostawiamy ekspertów, żeby ta armia miejscowa nie upadła, tylko żeby kontrolowała całe wojsko i sprzęt, który został, bo Biden go porzucił. To chciało trafić na odcinek chiński. Czyli do tych krajów basenu pacyficznego, które Chiny w tej chwili poszerzając swoje terytorium. Trump chciał to wszystko tam przesunąć, żeby bronić interesów amerykańskich. I chciał odnowić umowy na pewnych wyspach, typu Ameryka Samoa i tak dalej. Chciał uczynić obywatelami amerykańskimi na 100%. Tam osób wtedy byłoby to na 100% też terytorialne, a nie jakieś takie wtepka za morzem. Co? No a ten pan Runie. Zasoby mineralne Afganistanu pszczycy. No i dziwnie się nie zbuntowali oraz była taka próba przejęcia pałeczki przez Brytyjczyków w ramach NATO i na to w związku z tym, co Amerykanie nam zrobili, że
zawiadomili, że się wycofują z Afganistanu i musimy się teraz ewakuować na chybcika bez przygotowania. W związku z tym może powinniśmy, chłopaki, zebrać się do kupy w ramach NATO, słuchać, co nam Amerykanie mówią, tylko pogadać między sobą. Bo Francuzi, Hiszpanie, Australijczycy tam też byli przytuleni do Afganistanu. Może powinniśmy być ze sobą na świecie z Putinem i z Chinami. To nie wypaliło. Czyli NATO się wypaliło. No miało być optymistycznie, nie udało się, proszę pani. No. To nic. Ważne, żeby było dobrze, nie musi być koniecznie optymistycznie, a szczególnie kiedy mówimy o polityce, o ważnych sprawach dla Polski. Wojciech Cejrowski, dziennikarz, podróżnik, autor książek, a także gospodarz studia Dziki Zachód, był gościem jak co poniedziałek Radia Wnet. Bardzo dziękuję. Może jedną sprawę dorzucę, bo mamy minutę. Sprawa uchodźców z Afganistanu. Moje podejście do uchodźców jest takie podejście państwa. Słuchaczy naszych, czy Anna nam próbowała wepchnąć nie to, co byśmy chcieli. Natomiast czym innym jest z imienia i nazwiska wybrana grupa uchodźców z Afganistanu. Ta masa Afganistanu, która ucieka przed Talibanem, ona powinna być przyjmowana przez kraje podobne do nich. Nie powinna jechać korytarzem. To są chybione pomysły. Oni z Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Pakistanu, Iranu, tam powinni być do krajów podobnych sobie kulturowo, a nawet etnicznie, bo Tadżyków jest sporo w Afganistanie na przykład. I tym językiem mówią. Innym są ci, których Rzeczpospolita przywozi, ratując ich od śmierci. Oni pracowali dla nas, dla Polski. Pracowali przy ambasadzie. Byli, bez nich byśmy ginęli na tej wojskowej w Afganistanie i tych ludzi trzeba uratować, albo wyjdziemy na takich samych chamów, jakimi byli Brytyjczycy, kiedy armia anderska nie miała gdzie się podziać, bo nie mogli wrócić do Polski żołnierze armii Andersa, a Brytyjczycy powiedzieli, znajdźcie sobie jakiś inny kraj, u nas w Brytanii was nie chcemy. No więc tych Afgańczyków, których ewakuuje Polska czy polski rząd i prezydent Duda coś podpisał. Nie zgadzam się właściwie ze wszystkim, co podpisuje Duda, natomiast w tym przypadku mamy obowiązek uratować tych ludzi, którzy pracowali dla nas, albo będziemy świniami takimi samymi jak Brytyjczycy wobec dywizjonu 302 i 303. Powiedział Amen. Wojciech Cejrowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bye! Studio Dziki Zachód.